Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Obiecałem Państwu przybliżyć sylwetki moich najbardziej ulubionych artystów z okresu Młodej Polski. W tym przypadku czynię to kierując się piękną polską tradycją, oddając paniom pierwszeństwo. Dlatego rozpoczynam od twórczości Olgi Boznańskiej, jednej z najciekawszych i oryginalnych artystek w historii polskiego i światowego malarstwa. Urodzona w Krakowie w 1865 roku, była córką Adama Nowiny Boznańskiego, inżyniera kolejowego i budowlanego. Matka, Ewelina, pochodząca z francuskiej rodziny Mondin. To matka, artystka amatorka, udzielała Oldze pierwszych lekcji. Podstawy malarstwa i wiedzę z historii sztuki zdobyła w rodzinnym Krakowie. W 1886 roku wyjechała na studia do Monachium, które uchodziło za najbardziej wpływowe centrum sztuki, a tamtejsza uczelnia o najlepszej renomie. Dla Monachijczyków otwarte były wszystkie europejskie galerie i salony. Tam też studiowała cała elita polskich artystów. W Monachium dużą pomoc Oldze Boznańskiej okazał Józef Brandt, znakomity malarz scen batalistycznych. Ułatwił jej wejście w środowisko monachijskiej bohemy i nurt europejskiego życia artystycznego. Studiowała najpierw u Karla Kircheldorfa i Wilhelma Dürera, aby kontynuować studia na tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Dużo podróżuje: Paryż, Berlin, Kraków, Lwów i inne ośrodki życia artystycznego. Jest niezwykle aktywna w życiu artystycznym. W tym okresie powstały jej najbardziej ważne dzieła. Portret Paula Noena, artysty, za który otrzymuje złoty medal na wystawie w Wiedniu i światowy rozgłos. Ten portret to zapowiedź wielkiego talentu Boznańskiej. Znakomity warsztat o subtelnej, wygaszonej gamie koloru i bardzo ciekawej kompozycji. Obraz ten został zakupiony przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Boznańska w tym czasie miała zaledwie 30 lat. Inne dzieło, niezwykle urzekające i chyba najbardziej znane, to Dziewczyna z chryzantemami. Tam delikatna gama szarości i światło decydują o nastroju obrazu. Ukazuje smutny nastrój dziewczynki. Proszę zwrócić uwagę, jak wrażliwie, a zarazem luźno i sugestywnie są malowane chryzantemy. Imieniny babuni to również wspaniały obraz. Tu Boznańska pokazuje wirtuozerię w operowaniu światłem. Artystka skupiła się na sukience dziewczynki. Mocno oświetlona sylwetka łączy się w całość z powierzchnią ściany. Rozedrgane, subtelne kolory i miękkie faktury. Babunia tu jest drugoplanowa, cierpliwie oczekuje życzeń i kwiatów od wnuczki. Okres spędzony w Monachium ukształtował Olgę Boznańską jako dojrzałą artystkę. Tu wypracowała własny styl, zdobyła uznanie i rozgłos. Możemy zaobserwować jej bezwzględne oddanie sztuce. Jej prywatne życie jest podporządkowane pracy twórczej. W roku 1897 Boznańska przenosi się do Paryża. Tam z funduszy wynajmu krakowskiego domu, który wybudował jej ojciec, utrzymywała mieszkanie-pracownię. Z ojcem zawsze łączyły ją bardzo serdeczne i bliskie stosunki. O swoim malarstwie tak pisała do swojego ojca. Obrazy moje są prawdą, są uczciwe, pańskie. Nie ma w nich małostkowości, nie ma maniery, nie ma blagi. Są ciche i żywe. Pracownia Boznańskiej szybko stała się miejscem spotkań elity intelektualnej i artystycznej Paryża. Tutaj polscy artyści znajdowali pierwszą pomoc i wskazówki w swoich poczynaniach artystycznych. W tym czasie jej paleta staje się bardziej urozmaicona, a dotyk pędzla bardziej delikatny i rozedrgany. Prawie półsuchym pędzlem nanosi kolory, spod których przebijają poprzednie warstwy. Rysunek i szczegóły prawie zanikają. Widać tendencję do odtwarzania barwnego wrażenia. Artystka uzyskuje to, co w malarstwie jest bardzo trudne do osiągnięcia – materię malarską. Obserwujemy to w martwych naturach, pejzażach i głównym nurcie jej twórczości – portretach. Często maluje autoportrety. Przecież jest dla siebie najłatwiejszym modelem. Wie, co przeżywa i w jakim jest nastroju. Zna swoje wnętrze. Autoportrety te są atrakcją dla kolekcjonerów i dumą w kolekcjach muzealnych.
Są one apogeum osiągnięć artystki. Znajdowała klientelę wśród inteligencji, mieszczaństwa, często arystokracji i bogatych Amerykanek. Była dominującą artystką na rynku sztuki portretowej. Lista zamówień była długa. Obrazy te, często malowane na tekturze, która jako sztywne podłoże ułatwia i zwiększa kontrolę w malowaniu. Łatwiej osiągnąć subtelniejsze efekty. Stają się one matowe, a kolor bardziej intensywny. Poza tym artystka używa naturalnego koloru tektury, który wiąże kolorystycznie w całość dany obraz. Boznańska dążyła do osiągnięcia wrażenia płaskości w jej pracach. Kontur tu staje się coraz bardziej rozmyty, jakby zamglony, nie jest istotny. Portrety są malowane w brązowych, zielonych i trochę w monochromatycznych odcieniach. Klienci Boznańskiej musieli posiadać sporą dozę cierpliwości. Artystka bowiem malowała długo i powoli. Żartowano, że zanim skończy portret, model się zestarzeje. Za portrety te Boznańska zdobywała wielkie uznanie i wiele nagród. Krytycy nie szczędzili pochwał i zachwytów. W późniejszych pracach widać fascynację w czerni i szarościach, gradacji tonów i półtonów. Są często w tej samej gamie. Światło tu jest bardzo miękkie i subtelne, a dotyk pędzla stał się swobodny. Lecz jest to tylko pozorna nonszalancja, oparta na znakomitym warsztacie i doświadczeniu. Z portretów tych bije wielka siła sugestii. Są niepokojące, a czasami smutne. Artystka koncentruje się na najbardziej istotnych elementach. Eliminuje wszystko zbędne, koncentruje się na prawdzie twarzy portretowanych i rękach. I właśnie ręce w jej późniejszej twórczości portretowej są silnym elementem w dodaniu charakteru bohatera obrazu. Zwykle artyści unikają malowania rąk. Dla przykładu Francesco Goya, wielki hiszpański artysta, malując rodzinę królewską liczącą 13 osób, ukazał tylko 4 dłonie. U Boznańskiej przeciwnie, to dominujący i ważny element portretu. Są prawdziwe, sugestywne i po prostu namalowane po mistrzowsku. One również są współtworzące nastrój, przykuwają uwagę. W życiu prywatnym nie zanotowała szczęścia. Długoletni związek z narzeczonym Józefem Czajkowskim, artystą i architektem, jej wielką miłością, zakończył się przykrym rozstaniem. Tragiczna śmierć siostry Izabeli, z którą mieszkała w Paryżu, ostatecznie załamał ją psychicznie. W ostatnich latach życia w Paryżu, w otoczeniu swoich ukochanych zwierząt, Olga Boznańska zaznała skrajną biedę. Tam zmarła w 1940 roku. Rozważając życie i twórczość Olgi Boznańskiej, pełne losowych kontrastów, nasuwa mi się skojarzenie, że jej życiorys artystyczny, w którym odnosi wielkie sukcesy, zdobywa sławę rangi światowej, jest odznaczana najwyższymi orderami wielu państw. Z drugiej strony, jej życie prywatne jest pełne rozczarowań, tragedii i śmierci w skrajnej nędzy. Byłoby ciekawym librettem do opery. Obecnie na rynku aukcyjnym obrazy Olgi Boznańskiej pojawiają się bardzo rzadko. Są jednymi z najdroższych sprzedawanych w Polsce. Będąc w ojczyźnie, odwiedzam nasze wspaniałe muzea i szukam prac moich ulubionych artystów. Każdy z nich jest inny, każdy dostarcza innych wrażeń i przeżyć. A na te ciekawe wrażenia i przeżycia zawsze mogę liczyć w dziełach Olgi Boznańskiej. Zawsze uderza mnie ich prostota, delikatność, wyciszenie i to jest siła jej twórczości. Rzadko zdarza się takie wrażliwe i subtelne malarstwo. Dziękuję Państwu za uwagę. Do miłego!